stronę mm, artystyczną to postanowiłem zrobić fajny, ciekawy projekt, który będzie się nazywał Fabryka Hitów e, o, te, ta nazwa będzie opatentowana już, już, jest już Instagram Fabryka Hitów, więc możecie tam wejść nie, i zostawić obserwację. myślę, że za jakiś miesiąc wystartujemy nie, no może wcześniej z dwa tygodnie wystartujemy tam tylko po prostu zamknę sprawy ze swoją płytą e, nieważne, do sedna jeżeli chodzi o ten projekt fabryka hitów, to czekam tylko aż mi dojdzie biurko i zaczynamy ze streamami. I będę streamował niedługo na kanale YouTube Fabryka Hitów, więc tam też możecie zostawić suba. I na tym na tym kanale będę słuchał waszej muzyki powiedzmy, że ustalimy tam jakąś kwotę 15 zł czy 10. I tam będziecie mogli e, przelać tą kwotę i ja będę odsłuchiwał waszych numerów. I teraz patent polega na tym, że ja mm, będę udostępniał wam swoje zasięgi. Bo jeżeli znajdę jakieś młodego, utalentowanego, utalentowanego artystę, to po prostu dam mu szansę. I raz w miesiącu e, ja będę promował ten kanał Fabryka Hitów, oczywiście was e, cały czas zachęcam do subskrypcji, tam i obserwowania Instagrama, i raz w miesiącu będę trafiał perełkę. Która będzie trafiała na ten kanał, która będzie dostawała darmowe promo eee, i może nawet będę opłacał klip, również nagranie, nagranie w studio. Po prostu z tych pieniążków, jaki budżet się zrobi ze streama, będę przekazywał to młodym artystom. Eee, oczywiście mm na jakichś zasadach specjalnych tam, jeżeli artysta będzie chciał współpracować, no. ja nikogo na siłę nie zmuszam do tego, więc z tych po prostu pieniążków, które uda nam się zbierać na tych wszystkich streamach, będę młodym artystą, Pozwalał, takie jakby dawał, dawał zasięgi, będziemy wrzucali to na kanał Fabryka Hitów, raz w miesiącu będzie pojawiał się numer na razie. Albo może co dwa tygodnie zobaczymy, jak to wszystko się rozkręci. Także dlatego zostawcie suba e, na tym kanale Fabryka Hitów, bo, bo tam będą live'y, e, też ze względu na to, że jeżeli będę streamował na Kubańczyku. E, to no różne rzeczy się dzieją na streamach i nie chciałbym, żeby ten kanał został zbanowany, gdzie są wszystkie moje numery i moja bardzo ciężka praca włożona. E, dlatego będzie drugi kanał, Fabryka Hitów i tam ar młodzi artyści będą promowani przeze mnie i e, też na pewno będzie dochodziło do takich sytuacji, w których ja będę dawał jakieś pieniążki na teledysk, e, żeby taki artysta mógł sobie wydać ten kawałek z teledyskiem. Jeżeli będzie miał bit jakiś z YouTube'a, to ja zapewniam, mu beat, nie będzie musiał za nic płacić, ee, udostępniam mu studio, udostępniam, zrobimy beat, jeżeli będzie trzeba remakeować, e, żeby wrzucić to na YouTube'a i też będę zapewniał teledysk i zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. Myślę, że to jest ciekawa promocja dla młodych artystów, hmm, dajcie znać. Przypominam Wam, obserwujcie Fabryka Hitów.